Dzień dobry Państwu, witam tutaj prawda, wydarzenia sportowego Rocket League eFootball. Wrzuciłem Wam zresztą właśnie posta na YouTube i na Facebooka, że jestem tu razem z Nikolą. Gra też Marcel, on gra chyba jutro, jeżeli dobrze pamiętam rozpiskę, to się dzieje przez cały weekend. Natomiast dzisiaj jest właśnie turniej kobiet w eFootball. No i Nikola gra tam. Od razu utnę wszelkie spekulacje, dostała się tam w normalnym trybie, a nie, że Janek jej załatwił, że ma grać Nikola. Nie, ja jej powiedziałem tylko, że może się na to zgłosić, a to, że się dostała, to już jej zasługa. Natomiast jest to pierwszy taki event. Wiadomo, że nie miała nie wiadomo ilu przeciwniczek, no bo to jest, wiecie, że sama gra nie jest super popularna, a jeszcze dla kobiet, no to nie chcę tu zabrzmieć jakoś dziwnie, ale rozumiecie, co mam na myśli, prawda? Więc, no... Gra w tą grę stosunkowo niedawno i się strasznie tym przejmuje, że wiecie, że poprzegrywa, że coś tam. A nie jest najgorzej, bo powiem wam, że ona zaczęła grać, nie wiem, z półtora miesiąca temu, miesiąc temu. Pierwszy raz grała w piłkę, nie, że grała pierwszy raz w grę komputerową, bo wpada ma obcykanego. Tylko w piłkę na tym, na żywo też nigdy nie grała. A wbiła już piątą dywizję przez ten miesiąc, więc to też nie jest tak, że tutaj hardowała po 5 godzin dziennie, bo miała jeszcze licencję do zagrania na wiolonczeli. Więc nie jest chyba najgorzej, nie? Ale się strasznie tym przejmuję, bo to wiecie, w ogóle, że jest na takim wydarzeniu. Trochę ją tam, trochę staram się jej coś pomóc, ale wiecie co, ja sobie pomyślałem, ja zostawię wam link do postu i swojego, w zasadzie mogę do tego swojego. Zostawcie jak tam, jak macie możliwość, jakąś wiecie, jakiś komentarz, że coś tam, powodzenia i tak dalej, i tak dalej. Ja nic nie mówiłem, że takie coś wrzucę. Żeby ją trochę wesprzeć. Wiecie jak to jest na pierwszych zawodach, a jeszcze tym bardziej, że ona tak po prostu z pośpiechu trochę w to weszła. No ale chciała spróbować. No i teraz nagle wiecie, będzie później materiał z tego. Ale nagle wiecie, trochę większa scena, jakieś make-upy, jakieś sesje zdjęciowe, wszystko. I dla mnie to już jest nic nowego, a dla niej to jest nagle szok trochę, nie? Że to jest tak rozdmuchane. Przy okazji udało mi się spotkać parę ciekawych zawodników, gra tutaj Roxa też. Alex Alguacil mnie zahaczył, mistrz świata, chyba nawet podwójny, jeśli dobrze pamiętam. Z Hiszpanii, z eFootball, no jest tu potężna stawka, jest Mestre, jest Mukahit, Umbe, kto tam jeszcze z takich ników, które pamiętam. No znani ludzie w każdym razie, połowa tych graczy to są prosi. I to tacy, wiecie, prosi po tych klubach Manchesteru i tak dalej. Od nas z Polski, oczywiście Marcelowi też zostawcie komentarz, że wspieracie. Zachęcam do obserwowania, bo to jest transmitowane. Podejrzewam, że znajdziecie to na pewno na Facebooku, na Narodowej Drużynie Sportowej albo na Esport Association. Jest to gdzieś do zobaczenia, w sensie, że jest link do Twitcha albo coś, bo to jest transmitowane. Te mecze są transmitowane. Nikola gra pod nickiem Niki. I nie żeby coś, ale jak jej dobrze pójdzie, to ona się trochę zastanawia, i to wam mówiłem, że będzie mała niespodzianka już jakiś czas temu. Zastanawia się, czy nie zacząć streamować. Nie tylko eFootball, też inne gry, ale też tą piłeczkę. Wiecie, jak ją zachęcicie, to może będziecie mieli nową osobę na YouTubie, która będzie coś nagrywać z tego. Ale to jest może, żeby nie było, bez żadnych tam presji, wiecie, i oczekiwam. Także zachęcam, zostawiam linki, trzymajcie kciuki, na razie.